obrady 41. sesji Rady Gminy Majora. Wiecie tej kampanii panów radnych, wójta gminy pana Jarosława Koszkodaja, zastępcy wójta pana Pawła Mieszkowskiego, sekretarza gminy pana Stanisława Durkę, skarbnika gminy panią Katarzynę Beskową, radcę prawnego panią Miłłaną Skrynkiewicz, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, panie i panu sołtysów oraz wszystkich zainteresowanych naszymi obradami. Teraz proszę o potwierdzenie obecności. Wszystko to zamontuje, więc będzie wartość tak jakby całości inwestycji. I z
powrotem wracamy te 3 tysiące na wydatki inwestycyjne i w dodatku to zadanie inwestycyjne przybiera nazwę przedsięwzięcia, które zostaje wpuszczone w wieloletnim prognozie finansowej, ponieważ ta kwota nie wystarczy na pokrycie zakupu tego garażu. Więc Sołectwo Zarzucowańskie w przyszłym budżecie przeznacza dodatkowe 15 tysięcy na to i zadanie staje się wieloletnie, w związku z tym zamysł pojawia się jeszcze w wieloletniej prognozie finansowej i w tym roku zaliczka na wykonanie tego garażu to 15 867,20 zł, w przyszłym roku będzie już dodatkowe 15 tysięcy. To tutaj, jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, taka zmiana oraz dodatkowy załącznik numer 4 dotyczy dochodów własnych jednostek oświatowych i tutaj wymaga zwiększenia plan również po dochodach i po wydatkach związane z tym, że przybyło nam stołowników w stołówkach i proporcjonalnie tutaj dochody się same finansują, więc jest więcej dochodów, jest więcej wydatków i to taka zmiana kosmetyczna dostosowania dla obowiązujących wydatków. Dziękuję, że są pytania. Dziękuję Państwu. Otwieram dyskusję. Zamykam tę dyskusję. Proponuję przyjęcie uchwały bez odsłuchania. Tak mi to dyskusja jest bardzo mówiła. Czy przeczytać? Nie. W takim razie przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Gminy Mławia z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. I także wystąpienie proszę o przedstawienie. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej przedstawia się następująco. Więc może zacznę od załącznika numer 2, wykaz przedsięwzięć. To jest taka znacząca zmiana, ponieważ dodajemy do nowego przedsięwzięcia określonego zakup środka trwałego garażu Warszawy Sołectwa Zarzucowańskich w wysokości nakładów 30 867,20 zł, z czego na rok 2021 przypada kwota 15 867,20 zł, a na rok 2022 15 tysięcy. Ostatnie przedsięwzięcie w tabelce. Dodatkowo zmiany w wieloletniej prognozie finansowej spowodowane zmianami w budżecie gminy, a więc dochody ogólne zwiększone o kwotę 226 271 zł do kwoty 39 460 256,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększone o kwotę 226 271 zł do kwoty 3 229 643,19 zł. W tym dochody z subwencji ogólnej zwiększa się o 20 019 zł do kwoty 13 053 603 zł. I dochody z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 206 256 zł do kwoty 112 779 743,19 zł. Dochody majątkowe pozostają bez zmian w kwocie 6 230 613,52 zł. Wydatki ogółem zwiększano kwotę 226 271 zł do kwoty 42 606 297,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększano kwotę 223 271 zł do kwoty 31 494 241,19 zł. W tym wydatki na wynagrodzenia zwiększano o 44 355 zł do kwoty 13 640 589,29 zł. Wydatki majątkowe zwiększano o 3 tysiące do kwoty 11 112 056,09 zł. I w załączniku przedsięwzięcia do zmian, o którym mówiłam w wstępie, pozostało postanowienie uchwały pozostaje do zmian. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Otwieram dyskusję.
Przystępujemy do głosowania. Uchwała w imieniu mojego Zgromadzenia Ogólnego 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla podjęcia działalności. Dziękuję bardzo. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. O wystąpienie proszę pana sekretarza. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Sprawa była omawiana na posiedzeniu komisji. Pan wójt na sierpniu okoliczności podjęcia tej uchwały. To była propozycja zarządu gminnego podjęcia straży pożarnej. Aktualnie obowiązująca uchwała pochodzi z 2009 roku i wiadomo, że należałoby to urealnić. I w związku z tym proponuje się, żeby ekwiwalent dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, ekwiwalent wynosiłby 20 zł za godzinę udziału w działaniu ratowniczym i za udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną Rodzenia Wodarskiego o gminę Ulan Majora. Ekwiwalent wynosiłby 10 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu. Przednio, jeśli chodzi o udział w akcjach ratowniczych, było zróżnicowanie. Kierowca otrzymywał większy ekwiwalent, członek biorący udział w akcji, członek ochotniczej straży pożarnej mniejszy. Teraz jest to ujednolicone. 20 zł za akcję, 10 zł za udział w szkoleniu. No i paragraf trzeci mówi tutaj o uchyleniu tej uchwały dotychczasowej z 2009 roku. No i tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu sekretarzowi. Podjęłam dyskusję. Zamykam dyskusję. I także proponuję przyjęcie uchwały ze wstrzymania rozgrywki. To dobrze omówił. Przystępujemy do głosowania. Uchwała gminy Nowego z dnia 7 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Wolę na sali. Ażeby
szczęśliwi nabywcy tych instalacji mogli korzystać z dobrodziejstwa rozliczania nabytej przy uzyskaniu energii jeszcze w ustawionych zasadach. Oczywiście nawet gdyby szczegółowe wejście w życie ustawy nie zostało przyjęte do końca marca, i tak robilibyśmy się do przodu, mamy dzisiaj 7 grudnia, więc tak naprawdę nie było żadnych przeszkód normalnych. To jest oczywiście skutek, mam nadzieję, skutek wysokiego pricingu, który potrzebowaliśmy w stosunku do nas, oczywiście najbardziej konstruktywnego, najbardziej pozytywnego, tak, ale zachęcanie do szybszego budowania instalacji uważam było konieczne. Przypomnę, że są samorządy, które startowały podobnie jak my w tym samym czasie z tymi instalacjami, tak naprawdę jeszcze nie rozpoczęli montaży, jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, czy się rozpoczną, a jeśli już kiedy. Sytuacja globalna związana z dostawami, z produkcją procesów jest mocno jaka. Niestety trochę gorszą wynikiem może się pochwalić firma Daj, która buduje instalacje solarne. Tutaj względy, mam nadzieję, że także przejściowe spowodują, że te instalacje do końca tego roku nie zostaną zainstalowane, ale myślę, że do końca stycznia przyszłego roku już będą zaraz zainstalowane. Przyczyny obiektywne, tak naprawdę nie leżące w stronie wykonawcy, bo wykonawca bardzo rzetelny, ale jest także zobowiązany czy uzależniony od producentów, od podzespołów. Proszę Państwa, podpisałem umowę na realizację dwóch dróg gminy, o których wcześniej mówiliśmy. Jedna z tych dróg to Koronia Dolaszewska, druga w miejscowości Sęki. Myślę, że kwestia przyszłego następnego urocza kolejnego roku, które zostaną wykonane. Przetarg na budowę oświetlenia ulicznego został także rozstrzygnięty. Dokonaliśmy wyboru firmy, która będzie wykonywała, to firma Anmax, Marek Lubnicki z Bełżyc, za kwotę wynosi 150 tysięcy złotych. Nie mam tak dobrej wieści, jeśli chodzi o modernizację. Tutaj dokonaliśmy wyboru po wielu miesiącach, przynajmniej 5 miesiącach, różnego rodzaju batalii, na które prawnie tak bym powiedział. No i też zanosi się na to, że będzie zakończony, bo myślę, że zadowolony z może się odwołać od wyboru oferty. No cóż, tak mam stosowane bardzo niepubliczne. Jeśli chodzi o tę część budowy nowego oświetlenia, które mówi o montażu budowie obowiązujące na solarnie, tak? Tutaj oczywiście na tym etapie też Państwo umożliwiają to postępowanie. Myślę, że tuż po święta ogłosimy kolejne postępowanie przetargowe. Oczywiście ogłosimy także przetarg na odbiór odpadów komunalnych w trakcie nastąpi 7 grudnia tego roku. I tu muszę Państwu powiedzieć, że musimy dokonać pewnego rodzaju modyfikacji z uwagi na wciąż rosnące koszty odpadów, tak. No też musimy szukać takich rozwiązań, które nam pozwolą na oszczędności, które chcemy ponosić stary za gospodarowanie tych odpadów, którymi obciążamy mieszkańców gminy. Dlatego musimy szukać takiego sposobu nadzoru nad problemem, który w sposób 100% albo niski 100% zapewni nam odpowiednie segregowanie odpadów, tak? I zapewni nas, że najgorsze frakcje to będą trafiały w jak najmniejszym tonażu do ciężarowych odbierających naprawdę w konsekwencjach także do instalacji w zalankach. Modyfikacje, które chcemy przeprowadzić zresztą za lata w zamówieniu publicznym, które będzie polegało na tym, że oddzielnie będzie odbierana frakcja pozostałych odpadów zbieranych w sposób selektywny. Po co? Po to, żeby tak naprawdę w ramach kontroli jednego dnia wychwycić te odpady, które nie są odpowiednio selektowane, prawda, żeby także ten jakby aspekt niedokładnego, czyli właściwego selektowania odpadów także w jakiś sposób wykazać, a z drugiej strony też naszych mieszkańców jakby zmotywowali do tego, żeby ta sytuacja była właściwa. Ważne, że nie będzie żadnego problemu, jeśli chodzi o kwestie logistyczne, ponieważ już jak społeczeństwo nauczyliśmy się zareagować
już jak coś zmoczyć, gdzie wystawiać się do odpowiednich punktów, no będzie to wszakże w ten sposób wyglądało, że w miesiącu będziemy musieli dwa razy wystawić. I to jest daleko dobrze rozumiane w interesie społecznym, w interesie naszych mieszkańców. My spodziewamy się tego, że koszty związane z biurem transportem nie będą na tym samym poziomie jak w roku bieżącym jeszcze. Obserwując się w innych gminach, widać bardzo wyraźnie, że firmy, które organizują ogólny transport, oferują większe pieniądze. Przypomnę Państwu, że nas w bilansie interesuje najbardziej nie ilość śmieci, którą firma odbierze i odwiezie, tylko jakiego rodzaju frakcje trafiają na sortownię. Jeśli trafiają frakcje, tak bym powiedział, najtańsze, to jest dla nas plus, prawda? Więc jeśli z każdej tony tych odpadów wygromadzonych w workach czarnych uda się jeszcze wysegregować 30%, a śmiech twierdzi, że można mieć więcej odpadów o innych frakcji, to będzie dla nas przestrzeń oszczędność. Ta oszczędność przełoży się na mieszkańców. Bo ja sobie wyobrażam takie sytuacje, że nagle cena firma odbierająca podniesie nam jakby koszty transportu o 100%, pewnie tak nie będzie. Nawet na ten rok firma Sołtieszkowa w zasadzie angażuje około 270 tysięcy złotych z naszego systemu odbioru odpadów. Tak. Pozostałe koszty to są koszty związane z sektorem. Musimy zoptymalizować cały ten system po to, żeby teraz nie pozwolić tym kosztom nadmiernie wzrosnąć. Spodziewamy się, że wzrost kosztów może oscylować w granicy nawet 10-20%, może nawet więcej, jeśli to wypadnie. Póki co, jeśli chodzi o ceny na bankach, mamy zapewnione te ceny, bo nawet to się nie zmieniają. To znaczy, że bank nas interesuje jakby ta pozycja, ale zarazem zmiana jakby jakości tego służenia odpadów komunalnych. Mam nadzieję, że to rozwiązanie zostanie odebrane przychylnie, aczkolwiek po prostu jest takie zupełnie bez zaangażowania, bo jednak trzeba będzie 10 razy 10 miesiąca jeszcze odpady wystawić. Proszę Państwa, nasze dwa wnioski oczywiście zwróciliśmy się do Urzędu Marszałkowskiego ponownie o cenę w związku ze zmianą warunków, a zwłaszcza oszczędności, które uzyskaliśmy w związku z powyższym. Ten wniosek był zasadny, konieczny wniosek oczywiście o finanse i gminy, i mieszkańców. I w związku z tym wystąpieniem wniosek uzyskał pozytywną akceptację, a poziom finansowania został zwiększony do 61% kosztów kwalifikowanych. To już mówiłem się na komisji. Przystępuje właśnie do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego na przykład dróg gminnych. Czy te inwestycje, na które otrzymaliśmy środki w ramach Polskiego Ładu, przypomnę, 700 tysięcy złotych. 7 milionów odcinek takiego obszaru pokrytego drogami gminnymi. I też na podstawie tego programu funkcjonalno-użytkowego tak naprawdę będziemy mogli ogłosić przetarg, mogę do zagrania nie tylko projekt budowany, ale także przebywać się koszty rysk, będą nam potrzebne jakieś Państwo. W tych czasach ten kosztorys jest o tyle potrzebny, że znajdujemy się w czasie pewnego rodzaju nieprzewidywalności, jeśli chodzi o ofertę i też musimy mieć tylko odniesienia. To jest podobna zasada, jak ta, o której mówiliśmy także w trakcie komisji, jeśli chodzi o kosztorys na budowę dwóch kolejnych etapów kanalizacji gminnej, który tak naprawdę okazuje się kosztorys, okazuje, że musimy się do tego uzyskać w ramach subwencji wypełniającej, czyli przypomnę 3 milionów 600 tysięcy złotych, powinniśmy jeszcze dołożyć parę dla 2 miliony w zasadzie 400 miliona złotych, żeby te dane wykonać. To też będziemy zagrożenie, jak to już powiedzieć, jak to było przeprowadzić. I oczywiście także zagłoskę, bo dyskusja była jednak pomienną.
w których kierunkach pójdziemy, bo ja rozumiem, że nie jest przysądzony cały czas i później powiem decyzję taką bardzo odważną. Proszę Państwa, mówiliśmy o tym już dosyć często w ramach programu pomocy osobom niepełnosprawnym, poszczególnym w wyniku żywiołu, innych sytuacji. Mam tutaj na myśli przede wszystkim sytuację związaną z ogólnie rozwiązaną pandemią. Gmina otrzymała 100 tysięcy dofinansowania, które mówiliście Państwo, dodatkowaliśmy oczywiście też, że odkładu własnego na zakup 11 sztuk zmywarek, w tym 8 zmywarek gastronomicznych, przemysłowych, sposób wyparzania. Bardzo szybkich działalności pecznych, prawda, do podniesienia się maksym przeznaczone. A zatem na to dobraliśmy do użytku już w zasadzie przy ciepłicach wiejskich. W żywkach, snekach i zakrzewie, w ramach tegoż projektu siłownia sieci powietrza, są to siłownie strefowe na jednym centralnym poziomie i miejscowości Klemów, dwustanowiskowa, bo tam jest większa, więc większa przestrzeń, więc musicie rozumieć, prawda? Proszę Państwa, gmina biblioteka publiczna była na razie otrzymała finansowanie w ramach programu Kraszewski. Panie Wielkiego Krzysztof, życzenia bardzo chwalić, bardzo mówić, nie tylko na Facebooka, ale także na sesjach. Komputery dla bibliotek zakupione zostały w ramach tego projektu. Dwa tablety, dwa komputery stacjonarne, rzutnik w ramach projektu 23 tysiące złotych, po wraz 3800 złotych. Mały grant, ja cieszę, bo potem służył ludziom. Proszę Państwa, 26 listopada tego roku złożyliśmy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioski w ramach programu ministerialnego w zakresie gruntów i cmentarzy wojennych, wymiana bloków na drogach wojennych, co jest zwane w cmentarzach parafialnych i Ula Majora, w cmentarzu Rzeczypospolitej oraz w Gąsiorach, polegające na szereg renowacji, przygotowania wiadukt dla drogowych i tak dalej. Oczywiście mieliśmy tutaj, bo na pewno coś takiego pozwą, za chwilę mieliśmy także na względzie grup księga, który leży na terenie naszej gminy, a należy do Rafi Zofiborze. Tutaj niestety ze względu na natury obiektywny nie pozwolił na złożenie wniosku, ponieważ to było bezzasadne i nie znalazł takich wniosków, żeby poparcia wyznaczono żadnych dokumentów potwierdzających jakiekolwiek dane dotyczące tych grup poza przekazem. Tak? I kontaktowaliśmy się z parafią przede wszystkim. Z poprzednich proboszczów także niestety żaden z proboszczów nie posiada żadnych dokumentów związanych z historią tych konkursów, ze sztuczności nie mieliśmy żadnego punktu odniesienia i póki co w ramach tego projektu one nie będą poddane do pracy. W ramach infrastruktury domów kultury, modernizacji ruchu chcemy się podjąć, budowy regulatu kultury i promocji Nigdania, czyli tej właśnie sali wojskowej, tak ją nazywamy, budowy sali wojskowej, sala kolumna, bo nie wiem, czy tutaj też są kolumny, ale niech ta nazwa się tak przyjmie, bardziej na stałe. Niech tak będzie w ramach tegoż projektu, tak naprawdę zakładamy, że będziecie Państwo, że jest to projekt, jest to na razie wstęp, sobie wstęp, tak? Z to, że to projekt jest złożony, zobaczymy, jak jest zrealizowany. Koszt takiej odnowienia i przygotowych tych wnętrz mogłyby i odnowienia też tych wnętrz. Wiecie Państwo, co się robi z takim samym, bo nie wiem, 5-6 latach użytkowania. Zresztą jest Pan Sławy Sędek, jest właśnie Pan Sławy Sędek 2, czy Sławy Sędek, bo renowacja tego wnętrza w świetlicy Sędek, prawda? Po 5 latach użytkowania. Koszt szacuje na ponad 400 tysięcy złotych, być może jeśli uda nam się pieniądze uzyskać, to jakby wystawioną mutację, trzeba będzie do tego interesu. Dożyć 85 tysięcy zł własnego. Proszę Państwa, 26 listopada 2021 roku, czyli kilka dni temu, odbyło się uroczyste wręczenie stypendii fantastycznych. O tym także szeroko mówiliśmy, także mówiliśmy dosyć
kategorii śpiew z pewnym pisała Ulrike Ryszowska, w kategorii teatr Notaria. Ja nazwiska myślę, nie tylko znam, ale także dostrzegacie Państwo te dwie osoby, które już w zasadzie pochodząc, ale nie ucząc się w naszej gminie w sposób bardzo miły dla naszego oka, prawda, i powiedziałbym budujące nasze serca, reprezentują gminę, ale niektóre reprezentują także swoje rodziny, reprezentują ten ośrodek kultury, prawda, i całą naszą społeczność, co jest bardzo miłym akcentem. A 28 listopada, jeszcze teraz będę odbył się 12 zjazd oddziału gminy, w związku z Straży Pożarnej na Lewasie, w trakcie którego został nowy zarząd, szkoda Sara, profesor Sara, tak jak będzie. Oczywiście wszystkim zadaniom serdecznie gratulujemy tego wyboru. Ja też po głosie dzisiejszej uchwały przyrodowej uwierzchnioną jest zmiana stawek ekwiwalentów płacenia strażaków za akcję wojenną. Jeszcze powiem o jednej rzeczy. W ramach zadań z pochodzących funduszu przeciwdziałania COVID-19 przyznane zostały w naszej gminie środki na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegające na rozwijaniu szkoły infrastruktury pod nazwą Laboratoria Przyszłości. Wszystko to, co się dowiedziało w województwie lubelskim, my na ten cel łącznie uzyskaliśmy potem 204 tysięcy złotych i z podziałem na szkoły będzie to taka szkoła w Maszynicy 30 tysięcy złotych, zespół szkół na razie 84 tysięcy złotych i pozostałe szkoły osobowe zawsze po 30 tysięcy złotych. Ta infrastruktura ma nie tylko działać w jakiś sposób po pandemii. Ta infrastruktura ma za zadanie służyć rozwojowi młodych ludzi w taki nowoczesny sposób. Być może ze środków budżetowych nie bylibyśmy w stanie dokonać zakupów tego wyposażenia, które w ramach tego projektu jesteśmy w stanie uzyskać. I tak jak mówiłem, przynajmniej 80% kosztów musimy wydatkować w roku bieżącym. Jednakowoż ten proszę, że będą się środki wydatkować w całości jeszcze w tym roku, bo też w naszym interesie, ponieważ jak wiecie Państwo, mamy taką nie dosyć stabilną cenę rynkową, co jest oczywiście efektem zmian czy sytuacji globalnej, niekoniecznie wynika jakby sytuacji w kraju, a także z zagranicą w szczególności. Raz jeszcze Państwo są gdzieś tak otrzymali nasz gminny kalendarz, ale to nie jest kalendarz, to jest kalendarz zupełnie całoroczny. Mam nadzieję, że się podobał, będzie służył na poczesnym miejscu. Będziecie Państwo przez 360 kilka dni po roku z niego korzystali. Niech to będzie taki akcent nasz, bardzo pozytywny. Ilustracją są wydarzenia, są ludzie. Ci, którzy w tej gminie mieszkają, pracują. Mam nadzieję, że przez Państwa także poznają na tych zdjęciach. Zapewne kolejna sesja nie będzie odbywała się przed świętami Bożego Narodzenia, a to już lada moment, bardzo, bardzo krótki czas. Proszę Państwa, wszystkim Państwu, Waszym rodzinom, najbliższym znajomym, składam serdeczne życzenia wysokich świąt, szczęśliwych, takich bożych błogosławionych, takich, wiecie, zdrowych, bez tego klima jakiegoś zagrożenia z zewnątrz, mam na myśli zagrożenie covidowe. Chciałem, żebyśmy wszyscy się tam przeżyli w zdrowiu, takim i psychicznym, i fizycznym, a poświęcając podkreślam na tej sesji. Wszystkiego najlepszego życzę, aż życzenia na proszę zróżmy już po świętach, daj Pan Boże. Pan skarbnik odpowiada na to. Dziękuję bardzo w takim razie.
Jeśli nie, to przechodzimy do punktu 7. Po wyczerpaniu porządku do obecnej komisji. W tej pierwszej sesji Rady Gminy Górna Mazura. Dziękuję.